będziemy rozmawiać o miłych duszkach. A! Przepraszam. A jednak, niektóre duchy straszą. Fenek się przebiera. Proszę powiedzieć, za co będzie przebrany? Za Drakulę, ale już mu się nudzi właśnie i chce iść na dwór. Dobra, raz, dwa, trzy. Ha! Zniknęło. Wow. Podobało na scenie. Fajnie było. A powiedz mi, czy w Halloween się bawisz, chodzisz po domach, zbierasz cukierki? No. I czasem dużo zbieram cukierków, a czasem nie. Kto pierwszy trafi, nie zakreślamy. Kto trafi, to podajemy dalej i brawa dla gnijącej panny młodej! Poproszę o specjalną nagrodę. Wyłoniliśmy w konkursie trzech zwycięzców. Mamo, też miała najładniejszy, dostajesz nagrodę. Poprosimy tutaj Karolinę Orczuk z mamą. Maksymilian Ozga, numer 3. Maksymilian razem z mamą i z tatą. Zapraszamy cię. I Patrycję Kowalczyk, numer 75. Uwaga, lecą balony! Łapiemy śnieg, łapiemy bańki. Dodam, że byli to również moi faworyci. Gnijąca panna młoda, czarownica i kościotrów. To, które zrobiło to